Od lat Polacy deklarują, że największym przedmiotem ich zainteresowania w kontekście polityki i powinności polityków są kwestie społeczno-gospodarcze związane z opieką zdrowotną, bezrobociem, edukacją, rynkiem pracy i tak dalej. Kampania wyborcza związana z wyborami prezydenta najdobitniej pokazała hierarchię zagadnień. Kandydaci debatowali, licytowali się na przykład w kwestii wieku emerytalnego i potrzeby odejścia od reformy sygnowanej przez koalicję Platformy i PSL-u. Pojawiały się także inne kwestie społeczno-gospodarcze. Natomiast to, co było bardzo charakterystyczne, to kompletne odejście od tematyki kulturowej. Mimo prób nagłośnienia tematu przez część liberalnych elit opiniotwórczych, kwestie kulturowe w stosunku do kościoła, aborcji i tak dalej, symbolizowane przez problematykę in vitro, nie odegrały żadnej roli. Wszyscy trzej główni kandydaci, i Andrzej Duda, i Bronisław Komorowski, i Paweł Kukiz, tak naprawdę nie mieli sprecyzowanych, jednoznacznych poglądów w kwestii in vitro. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu unikali w tej materii jednoznaczności. Przyczynił się do tego także kryzys gospodarczy ostatnich lat, który wzmocnił spojrzenie obywateli na politykę poprzez pryzmat ich interesów gospodarczych i obawy o obniżenie poziomu życia. Stąd więc kampania parlamentarna, która de facto już trwa, została zdominowana przez tematykę społeczno-gospodarczą, a obietnice Andrzeja Dudy w całości w zasadzie związane z tematyką społeczno-gospodarczą, poczynając od wieku emerytalnego, zdają się być tym, co najbardziej interesuje obywateli. Platforma Obywatelska póki co nie znajduje spójnej odpowiedzi na kampanię Andrzeja Dudy, kontynuowaną w jakiś sposób przez Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony próbuje wskazać nieodpowiedzialność ekonomiczną składanych obietnic, ewentualny brak środków w budżecie na realizację wszystkich z tych zapowiedzi. Z drugiej zaś strony próbuje w niektórych aspektach licytować się z Prawem i Sprawiedliwością w obietnicach społeczno-gospodarczy. Stąd nie dziwi sytuacja, w której można mówić o stabilizacji poparcia dla Platformy na zdecydowanie obniżonym poziomie w porównaniu do wyników sprzed kilku miesięcy oraz bardzo wyraźnie widać stabilizację PiS-u na wyższym poziomie niż można było tego się spodziewać w ubiegłym roku. Tak więc tematyka kulturowa staje się powoli tematem drugoplanowym, istotnym tylko dla niewielkiej niszy wyborców. Natomiast pragmatyzm codzienności powoduje, że kwestie społeczno-gospodarcze zdominowały całą debatę. Stąd więc oś podziału między PiS a Platformą Obywatelską, wcześniej wyznaczana przez wiele różnych kwestii, w tej kampanii w pewnym stopniu stała się osią dzielącą ponownie Polskę na Polskę solidarną, reprezentowaną głównie przez Prawo i Sprawiedliwość oraz na Polskę liberalną, reprezentowaną przez Platformę Obywatelską, a niektóre cechy elektoratów PiS-u i Platformy pokazują, że PiS ma ponadstandardowe poparcie mniej zamożnych warstw społecznych, natomiast bastionem Platformy Obywatelskiej są najzamożniejsze dzielnice największych polskich miast.